Mamy najwyższy przywilej jako ludzie poznawać tego, który uczynił nas i poznawać jego pragnienia, jego dążenia, jego zadowolenia. Poznawać Boga, powiedział Pan, to jest życie wieczne mieć. Poznać Boga. Poznać Boga i poznając Boga, doznać jak stał się nasz Stwórca dla nas niezrozumiały z powodu grzechu. Jak żeśmy stracili prawdziwe zrozumienie tego, który uczynił nas na swój obraz. Jak często ludzie w zły sposób, myśląc o Bogu, używali Boga do swojego wyobrażenia, aby powiedzieć, że to jest właśnie Bóg i krzywdzili innych ludzi. Swoimi wyobrażeniami próbowali powiedzieć, że taki właśnie jest Bóg. I po całej ziemi porozlewała się fałszywa prawda o Bogu, który taki nie jest. I ludzie coraz dalej, dalej zaczęli się od Niego oddalać. Na ile tylko jest to możliwe na dzisiaj, na teraz, niech Bóg pomoże zajrzeć nam w to, kim On jest i pomoże nam zrozumieć, co naprawdę chce On w nas mieć dzisiaj. Człowiek się często szamocze, jak ryba w sieci, nie umiejąc popłynąć na wspaniałe morze Jego miłości. Bo gdyby znali Boga, ci, którzy oskarżają innych, to by szybko zatrzymali się i zaczęliby za nich dziękować. Bo chcę wam powiedzieć, że bez Boga nic się nie może wydarzyć na ziemi. Jeżeli narzekasz na cokolwiek, na kogokolwiek, to narzekasz na Boga. Ludzie nie znają i myślą, że to diabeł. Diabeł ma swój udział, ale Bóg jest tym, który decyduje o wszystkim. Paweł nie nadaremno pisał, Paweł znał Boga, powiedział: za wszystko dziękujcie. Zawsze się módlcie. Zawsze bądźcie Mu wdzięczni. Bóg nie chodzi i nie narzeka. Jak możemy połączyć wydarzenia, które są, które widzimy, z tym, Bóg jest miłością? Jak możesz połączyć Bóg jest miłością z zabitym Abelem? Jak możesz połączyć Bóg jest miłością z Jego prorokami, którzy byli przerzynani piłą, mieszkali gdzieś po jaskiniach, nie mieli gdzie głowy położyć? Jak można używać słowa Bóg jest miłością i zarazem narzekać? Ci, którzy dochodzą do poznania Boga, dziękują Mu nawet za swoich prześladowców i modlą się za nimi. Bo wiedzą, że ci prześladowcy coś z nich usuwają, co Bóg nie chce w nich znaleźć, kiedy się spotkają razem. Narzekasz na złe warunki, które cię otaczają? To Bóg cię właśnie nimi otoczył, żeby cię uwolnić z tego, co właśnie z ciebie wychodzi. To jest Bóg. Bez Boga nic, nawet wóz z głowy nie może spaść. I chcemy, będziemy chcieli tego Boga poznawać. Nogi drżą, kiedy czytasz Bóg jest miłością i patrzysz na to, co spotykało tych, którzy byli obrazem Jego miłości. Co spotkało Jego Syna umiłowanego. I sobie może myślisz, coś tu nie pasuje. Jak to? Miłość pozwalałaby na cierpienia? A skąd wiesz, co ta miłość chce osiągnąć?
Czy znasz cel tej miłości? Czy miłość działa chaotycznie i nie wie, co robi? Czy Bóg, który jest miłością, działa dokładnie tak, jak chce, w tym kierunku, w którym chce? I może wielu ludzi się poobrażać, gdy będę mówił o tym Bogu. I wielu ludzi może sobie myśleć negatywnie, ale to tylko jest obraz, jak jest człowiek, który mieni się wierzącym. Ale kiedy słyszy prawdę, uraża się, zraża się, zniechęca się i odchodzi, mówi, skoro się nie nadaje. Widzicie, i po to właśnie Bóg robi wiele rzeczy, żeby człowiek zobaczył, jaki jest, i żeby padł przed Bogiem i powiedział: Boże, jesteś miłością, dobrze, że odkryłeś mi, kim ja jestem wobec Ciebie. Pomóż mi teraz to zniszczyć, zdeptać tego wroga. Wtedy jest to zrozumienie. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy, kiedy zobaczą, co On im pokazuje, cofają się, zostawiając Go i szukając zaciemnienia dla siebie samego czy siebie samej. Ile rzeczy byłoby mniej pośród Bożego ludu, gdyby ludzie chcieli poznać Boga, naprawdę poznać Boga, nie wytwarzać sobie obrazu jakiegoś Boga, tylko rzeczywiście Go poznać. Bóg dla wielkiej swojej miłości ożywił nas wraz z Chrystusem. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, ożywieni wraz z Chrystusem, wyprowadzeni na cierpienia. Bóg dla swojej wielkiej miłości ożywił nas dla cierpień, dla zniewag. Dlatego, żebyśmy mogli nauczyć się tego, co naprawdę jest Jemu bliskie. Oduczyć się narzekać na cokolwiek. Wiecie, ile kłótni w domach byłoby mniej, gdyby ludzie przestali na siebie narzekać, tylko zaczęli o siebie się modlić i dziękować? Bo okazuje się, że my wydobywamy z siebie, jeżeli to jest zrobione prawidłowo, wydobywamy z siebie pewne negatywy, które potrzebują być ukrzyżowane. Jeżeli ktoś wydobywa je w sposób nieboży, to znaczy robi to rozmyślnie, to jest co innego, ale jeśli tacy właśnie jesteśmy, uczymy się być podobni do Boga, to właśnie te elementy wydobywają coś z tych, wśród których przebywamy. Albo wydobywają z nich miłość, tak jak widzisz apostoła Pawła, który jest odrzucany, znieważany, i on mówi: coraz więcej was miłuje, a więc w sumie to, co oni robili przeciwko Niemu, który położył życie, aby zanieść im słowo prawdy, który był kamionowany, ścigany, zamykany, a oni zrobili z Niego kogoś, kogo mówią, a kim On to jest w ogóle, to z Niego wyszła jeszcze większa miłość wobec nich. Te zniewagi wydobyły z Niego większą miłość. Niechęć używania zniewag, On jeszcze bardziej otworzył się, żeby ich uratować. Taka jest Boża miłość. Bóg jest miłością. A kiedy czytamy Biblię i czytamy słowa, że przed założeniem świata On przeznaczył swojego Syna Jezusa Chrystusa na ofiarę za nas. On, stwarzając wszystko, wiedział, że kiedyś przyjdzie ten dzień, w którym Jego umiłowany Syn tu w ciele zjawi się na tej ziemi, aby umrzeć za nasze grzechy. I On stwarza ten świat. Bóg jest miłością. Czy ty, wiedząc o takich rzeczach, też byś poszedł tak daleko? Czy pójdziemy z Nim w tą głębię kosztowności, kim On jest? Myślisz sobie, tyle cierpień, tyle tych różnych rzeczy. Jak więc Bóg jest miłością? Przecież jest więcej narzekania, więcej złorzeczenia na tej ziemi niż prawdziwych relacji między ludźmi. Bo tak ludzie są nauczeni żyć. Nie według woli Bożej, ale według własnych mniemań. Gdy Bóg zaczyna osiągać sukces w nas, tak jak osiągnął wspaniały sukces w swoim Synu, wtedy zaczynasz Go cenić i szanować i zaczynasz poznawać miłość. Nie miłość wyobrażoną, ale miłość Bożą. Wtedy zaczynasz doceniać to, co napotykasz na swojej drodze, i oddajesz Mu cześć i chwałę.
Na ile będzie to możliwe w ciągu tych paru dni, będziemy chcieli z pomocą Boga, gdyż tylko z Jego pomocą można wejść, kiedy wcześniej, jakiś okres temu docierało to do mnie, to przestraszyłem się, zatrzymałem się. Bez Boga nie można tam wejść, bo diabeł by nas zniszczył, oskarżanie Boga. Musimy wejść tam przygotowani przez Pana, aby móc poznawać Go w tym Jego działaniu. Szybko byśmy Go osądzili, tak jak osądzamy Bożych ludzi szybko, że oni nie robią to, co powinni robić, tylko robią zupełnie co innego. I o tym też będziemy mówić. Boży człowiek nie podlega niczyjemu sądowi. Wiesz o tym? Bo Boży człowiek czyni to, co chce Bóg, a wszyscy będą sądzić tego człowieka, że robi zupełnie co innego. Boży człowiek nie podlega żadnemu sądowi, gdyż Bóg nie może być sądzony. Jeżeli Bóg działa w tym człowieku, to Bóg właśnie okazuje to, co okazuje. Oni sądzili Pana Jezusa Chrystusa, nigdy by go nie mogli osądzić i ten sąd w ogóle nie ma nic wspólnego. To Bóg wydał swego Syna po to, żebyśmy mogli my dzisiaj tutaj być i szukać woli Bożej. A więc pomyśl, wiedząc o tym, co się stanie, stworzyć nas ludzi. Wiedząc, jak odejdziemy, mieć już przygotowaną ofiarę. Może pomyślisz, czy Bóg musiał w ten sposób zrobić? To jest częste pytanie ludzi. Czy Bóg, który jest Bogiem, nie mógł tego zrobić inaczej? Nie mógł stworzyć nas od razu takich, właśnie takich? Może odpowiem ci dziwnym słowem. Ale Boga nigdy nie stworzono. Czy coś rozumiesz? Boga nigdy nie stworzono. Jaka jest więc droga Boga, żebyśmy my mogli być z Bogiem? Samo stworzenie nas nie wystarczy. Stworzenie nie rozumie Boga. Bóg nas stworzył z prochu ziemi. I kiedy Adam chodził w raju, wszystko pięknie, miał społeczność z Bogiem, już Adamowi czegoś brakowało. Przy Bogu czegoś mu brakowało, rozumiesz to? Przy Bogu, który jest miłością, Adamowi czegoś brakowało. Adam nie był doskonały, Adam nie rozumiał Boga tak, jak powinien go rozumieć. A więc Bóg dał Adamowi niewiastę, która później poszła za pokuszeniem diabła, a on poszedł za nią. Dlaczego Jezus nie miał żony? Myślałeś kiedyś na tym, czy myślałaś? Dlaczego Jezus nie miał żony? Mógł mieć żonę przecież, mógł mieć dzieci i jako w rodzinie pokazać, jak się żyje z Bogiem, ale on nie miał żony. Nie zostawił żadnego dziecka fizycznego po sobie. A jednak osiągnął największy sukces, jakikolwiek można osiągnąć przed Bożym obliczem. Z niego zostało zrodzone mnóstwo dzieci. Z tego czystego, nieskalanego nasienia. A więc kiedy patrzysz na Boga i chcesz Go poznawać, tak bardzo potrzebne jest to, aby Duch Boży wprowadzał nas w kosztowność tego i żebyśmy mogli rozumieć, gdy będziesz żyć z Bogiem, ludzie nie będą cię umieli zrozumieć. Jak cię wielu rozumie, to znaczy, że prawdopodobnie nie żyjesz z Bogiem. Ale gdy niewielu cię rozumie, to duże prawdopodobieństwo jest tego, że żyjesz z Bogiem. Nie rozumieją twojego życia. Dlaczego robisz to, skoro wszyscy robią co innego? Dlaczego Jezus właśnie w taki sposób żył? Nie jak wszyscy, tylko żył całkiem inaczej. I nikt nie potrafił go zrozumieć, nawet uczniowie nie potrafili go zrozumieć. I wydawało im się, Panie, dlaczego ty gorszysz tych faryzeuszy uczonych w piśmie? Oni będą jeszcze bardziej nastawieni na ciebie. A więc ocenianie sługi Bożego czy służebnicy Bożej w sposób ludzki jest całkowicie nieprawidłowy. Paweł mówi, Pan mnie sądzi, nie ludzki sąd.
On żył z Bogiem, należał do Boga. Jego działania mogły wyglądać dla wielu, nawet ci, którzy byli blisko Pana, w pewnym momencie zastanawiali się nad Pawłem, czy Paweł nie poszedł za daleko gdzieś, w tym wyjściu naprzeciw pogan, w wyjściu w taki sposób. Aż musieli się wszyscy zebrać, żeby to rozważyć, czy poczynania Pawła nie były zbyt silne. Pamiętamy, jak Piotr poszedł do Korneliusza, znowuż mieli problem. Czy Piotr powinien pójść w takie miejsce? Ocenianie więc woli Bożej, ocenianie tych, którzy służą Bogu, przez tych, którzy nie zrozumieli tego, co czyni Bóg w tym człowieku, jest często nieprawidłowe, jeżeli jest zbyt szybkie. Ale jeśli ludzie będą chcieli poznać to, to spotkają się, żeby porozmawiać na ten temat, nie sądząc. Łatwo człowiek sądzi, ale to nie jest z Boga. A więc Bóg, nim uczynił wszystko, nim pojawiło się to, co widzialne, niewidzialne, On swojej wielkiej miłości do mnie i do ciebie, to znaczy, że Bóg w swej miłości ma zamiar osiągnąć zamysł całkowicie przekraczający nasze pojmowanie. Żebyśmy zrozumieli Bożą miłość, potrzebujemy uniżenia i poddania się temu, aby Duch Święty nas prowadzał w Bożą miłość. On swojej wielkiej miłości wybrał nas przed założeniem świata. W swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie, abyśmy byli Jego synami i córkami, ludźmi wieczności. A więc nim wszystko powstało, nim zaczęło się całe cierpienie, o którym Bóg dobrze wiedział, On swojej wielkiej miłości ożywił nas w Chrystusie. Wtedy już On nas ożywił. To wszystko wykonało się w czasie, ale wtedy już Bóg miał dla mnie i dla ciebie życie, którym jest Chrystus Jezus. To znaczy, że Bóg, stwarzając Adama, myślał już o Chrystusie. Adam nie był wystarczający dla Boga, żeby osiągnęła Jego miłość cel swojego zamiaru. Adam był pewnym etapem prowadzącym, ale nie był tym ostatecznym krokiem Bożej miłości wobec ciebie i mnie. Widzimy teraz, jak my na obraz Adama, jacy my jesteśmy ludzie. Zobaczcie, ile sporów jest między ludźmi, kłótni, nastawień, złośliwości. To jest osiągnięcie Adama, osiągnięcie Ewy. A dochodzi już do takich stanów, że w tej chwili mamy mnóstwo rozwodów. Plaga rozwodów. Ludzie nie umieją ze sobą żyć już. To osiągnięte zostało przez siłę ciała i presję ciała i złe zrozumienie Boga. Bóg chce nas mieć dla siebie. Jeżeli my odnajdziemy Bożą miłość w tych rzeczach, które napotykamy, chociaż one bolą, wtedy my poddamy się wpływowi tych rzeczy, na które napotykamy, chociaż to jest najtrudniejsze, co może nam się wydarzyć. To będzie jedna z najtrudniejszych spraw, tu poddać się temu, co Bóg ma dla nas przygotowane. My jesteśmy bardziej skłonni poddać się ciału, sposobowi życia ciału. My mówimy, tacy jesteśmy, ale czy Boża miłość takimi chciała nas mieć, kiedy Bóg stwarzał nas? Co myślał, kiedy nas stwarzał? Wiedział, że zawiedziemy. Wielu ludzi się potępia, ale zobacz, patrz na Boga i zechciej Go poznać. Kiedy jeszcze w grzechach żyliśmy, On nas umiłował, dając nam swego Syna ukochanego. Pomyśl, zastanów się. Oddać życie poznawaniu Boga, to jest najlepsze, co mogłoby nas tutaj na tej ziemi spotkać. Oddać czas swój, wszystko. Wiecie, co będzie z człowiekiem, który to zrobi? Będzie znienawidzony przez najbliższych, odrzucony przez wielu. Bo to nie pasuje do koncepcji życia na tej ziemi. Kiedy przeczytasz słowa apostoła Pawła, a wy mężowie, którzy macie żony, żyjcie, jakbyście ich nie mieli. Paweł nie mówi, że nie macie żon, tylko on mówi, wróćcie do momentu, kiedy Bóg stworzył Adama.
On nie miał żony. On miał Boga, więc miejcie Boga za najwyższą radość i miłość waszą, a nie wasze żony. Nie oddajcie im życia w ten sposób, że stracicie społeczność z Bogiem. Miejcie żony. Mieć żonę to nie jest grzech, ale ona nie może zająć miejsca Boga. Adam dostał żonę, ale żona nie mogła zająć miejsca Boga. To Bóg powiedział Adamowi, Adam, nie wolno ci z tego drzewa jeść. A ona powiedziała, Adam, weź. Bóg stracił w Adamie wspaniałe miejsce chwały. I o tym mówi Słowo Boże. Jeżeli ktoś nie potrafi żyć sam, niech weźmie żonę. Ale ona nie może stać się Bogiem, zajmującym całe życie, czy męża. Myśl o Bogu, co Bóg chciał, po co Bóg na to się zgodził. Zgodził się też na króla, ale co powiedział? Będzie ten król w porządku i wy też, jeśli będziecie zachowywać przykazania, które wam dałem. Jakie są więc przykazania dane mężowi, żonie? Bóg mówi, będę w was mieszkał, między wami przebywał, jeśli będziecie zachowywać moje prawa. A jakże często jest inaczej. Żale, pretensje, różne rzeczy wylewają się, ponieważ człowiek chce coś po swojemu, w grzechu. Poczęte myśli próbują się zrealizować w czynach. I Bóg jest odsuwany, Jego miłość, Jego radość. Wiem, że nie jest łatwo dziękować za kogoś, co sprawia ci ból. Ale co ten ból z ciebie wydobędzie, jeśli więcej modlitwy do Boga, jeśli więcej zrozumienia? To znaczy, że Bóg osiągnął swój cel. Jakże ludzie często myślą sobie o kościele czy o małżeństwach w sposób własny, a nie w sposób Boży. Poznać Boga. Poznać dlaczego. Dlaczego cierpienia. Dlaczego Jego umiłowany Syn zostaje zabity na tej ziemi. Ile słów wypowiadamy tylko dlatego, że uważamy, że ktoś nie zrobił tego, co myśmy chcieli. Obraźliwych słów, złośliwych słów, bo myśmy chcieli coś, a ktoś nie zrobił tego. Tylko zastanów się, dlaczego ten ktoś tego nie zrobił. Nie myśl o tym, co ty myślisz i co tobie się należy. Pomyśl, czy naprawdę tego potrzebujesz. A wtedy inne słowa wyjdą z twoich ust. Księga Izajasza, 43 rozdział. Miłować Boga, to znaczy poznać Go, poznawać Go coraz bardziej. Mówisz, nie mam czasu, wszędzie Go możesz poznawać, w każdej chwili, w pracy, w domu, w szkole, wszędzie, wszędzie doświadczenia, wszędzie pewne wydarzenia są, pewne myśli możesz mieć i twoje rozwiązania, co osiągniesz, co wyciągniesz jaki wniosek i co zrobisz z tą sprawą, to jest poznawanie Boga. Jak postąpisz? Czy postąpisz jak zepsuty człowiek, czy postąpisz jak człowiek, który słucha się woli Bożej? Co zrobisz? Wszędzie uczysz się Boga. Nawet odpisujesz na wiadomość czyjąś, uczysz się Boga. Jak odpisać? Co zrobić? W jakim nastawieniu serca to zrobić? Uczysz się Boga w każdej chwili. Albo Go odrzucasz i wtedy poznajesz grzech. Poznajesz swoją wolę, swoje własne mniemanie. I w tym 43 rozdziale 10 wierszu czytamy, wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Jak więc mamy być na obraz Boga? Kto jedynie nie jest stworzony przez Boga? Jezus Chrystus, Syn Boga. On jest jedynym, który nie jest stworzony. Jest Słowem Boga żywego. Wszystko inne zostało stworzone. Aniołowie stworzeni, my, ludzie, zwierzęta, wszystko zostało stworzone. On jeden nie jest stworzony. On jest prawdziwym obrazem Boga. A więc pomyśl, całe te działanie,
Jest jak wielka scena doświadczenia, w którą wkracza ten, który nie jest stworzony, który przychodzi z nieba w ciele, Boży Syn, Syn Człowieczy, i w Nim Bóg daje nam upatrywać to, że będziemy mogli być z Bogiem całą wieczność. On staje się najważniejszym, gdyż wszyscy ludzie zawiedli, wszystko zawiodło, aniołowie zawiedli. Bóg posyła swego Syna umiłowanego, żebyśmy my uchwycili się Go, jeżeli chcemy być z Bogiem. Wiele słów Jezusa mówi o tym. Jeżeli nie urodzisz się, nie możesz być tym, który zobaczy Królestwo Boże i do Niego wejdzie. Musisz się urodzić, a więc powstaje inna baza. My możemy sobie myśleć, niektórzy ludzie myślą, no skąd byłyby dzieci, jeśli Adam nie miałby żony? To nie jest problem dla Boga. Urodziło się mnóstwo fizycznych dzieci z powodu powstania Ewy i bycia Adama. I zobacz, co z tych wszystkich dzieci, co z tych wszystkich dzieci? Morderstwa, gwałty, złodziejstwa, zdrady. Zobacz, co te dzieci robią. A dzieci Boże nie grzeszą, bo nie mogą grzeszyć, bo posiew Boży jest w nich. Bóg chce mieć dzieci, ale takie, które będą do Niego należeć. Że samo urodzenie z ciała nie dało podstawy, aby stać się dzieckiem Boga. A więc Bóg rodzi w inny sposób, niż my sobie to wyobrażamy. Czy rodzi ciebie i mnie, czy zrodził ciebie i mnie, czy my mamy charakter poznawania Boga w taki sposób, jak Bogu jest to miłe, czy mamy odpowiednie instrumenta do tego, by poznawać. Fizycznie mamy umysł i tak dalej, ale czy mamy duchowy umysł, duchowe oczy, duchowy język, duchowe serce, czy my jesteśmy ludźmi, którzy mogą rozumieć Boga w Jego działaniu, z którymi Bóg może zacząć rozmawiać i my Go zaczynamy rozumieć i zaczynamy w sposób rozumny do Niego też mówić, a więc powstaje społeczność. 1 Koryntian, 15 rozdział, 45 wiersza. Tak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszak nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Jeżeli możemy odpowiedzieć na pytanie, czy można było nas od razu uczynić takimi doskonałymi, odpowiem nie. Musieliśmy zostać stworzeni. Nie byliśmy od zawsze. Bóg jest od zawsze. A więc Bóg musiał nas najpierw stworzyć, aby doprowadzić nas do doskonałości. To jest Boży sposób. Miłość wie, miłość wychodzi w całe to doświadczenie. Miłość Boża jest wspaniałą miłością, nieogarniętą. Jeżeli Duch Boży nas nie wprowadzi, to my jej nie pojmujemy i wydaje nam się, że to jakaś zemsta na ludziach chyba. A okazuje się, że to nie jest zemsta, to jest miłość, która potrzebuje tego doświadczenia, żeby nas wprowadzić w to, kim On sam jest. Boga nigdy nikt nie stworzy. Sam Bóg też nie stworzy Boga. Boga można wprowadzić na ziemię w Chrystusie Jezusie, a następnie w Nim wprowadzić synów i córki Boże do wieczności. A więc to wszystko, co się dzieje, jest potrzebne. Nie narzekaj. Paweł dostał takie wspaniałe zbory, miał roboty po uszy i mówił, dzień i noc się modlę za wami. Nie narzekał. Nie narzekał. Walczył o nich. Nauczył się Chrystusa. Ta Boża miłość niech napełnia ciebie i mnie.
nieustannie. Znajdziesz to wszędzie w listach Pawła, to o czym mówię teraz. Znajdziesz to wszędzie w listach Piotra. Oni doznali objawienia Bożego i oni zrozumieli, cierpienia są czymś, co kształtuje duchowego człowieka. One są fizyczne, mogą być też duchowe, ale w sumie możemy zobaczyć, jak one działają. Bóg wiedział, że stwarzając nas, my wejdziemy w zło. Bóg zwycięża zło dobrem w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I teraz mówi do mnie i do ciebie, a ty idź za mną. Naśladuj. Naśladowcami Boga bądźcie, synowie i córki. Nie jest to tak sobie dla ciała. Ciało się tu wzdryga. Wielu ludzi ustąpiło przed tym, rezygnując. Ale ci, którzy rozpoznali w Bogu tego, który wyszedł nam naprzeciw, swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie, zaczęli doznawać, że chociaż nie rozumie wielu rzeczy, ale idę. Nie rozumiałem wielu rzeczy, kiedy opuściłem ten świat. Wielu nie rozumiałem rzeczy. Ale poszedłem dlatego, że wzywał mnie Bóg i to samo jest z każdym dzieckiem Bożym. Dziecko Boże nie rozumie wszystkiego od razu, ale rozumie, że musi wyjść do Boga i musi z Nim zostać, żeby się Go nauczyć. Musi znieść przeciwności, które spotka na swojej drodze. Matka według ciała Jezusa dołączyła do tych, którzy mniemali, że Jezus stracił zmysły. Aż dziwne, jak to mogło się stać, jednak się stało, takie jest ciało. Krewni to samo, uczeni w piśmie to samo, kapłani to samo, arcykapłani to samo. Czy jesteś gotów? Gotowa na to samo. Jeżeli miłujesz Boga i rozumiesz Jego miłość, to wtedy zdajesz sobie sprawę, że choćby cię wszyscy opuścili, On cię nie opuści, ponieważ to jest Jego praca. Nie narzekaj. Pochyl głowę i Mu podziękuj. Jeżeli chcesz poznać prawdziwą miłość, którą Duch Boży rozlewa w tych, którzy należą do Boga, twoje serce musi być gotowe na tę miłość i z tą miłością, abyś mógł pójść dalej, gdyż wejdziesz w największą bitwę na tej ziemi, jaka się toczy. Ona jest z miłością. Nienawiść, niechęć, złośliwość próbuje uderzać w miłość i zniszczyć ją, gdyż na tej ziemi miłość jest niemile widziana. Pomyśl, czy chcesz poznawać Boga? Czy chcesz dziękować Mu za to, co normalnie twoje ciało nazwałoby czymś, co cię miałoby odciągnąć od Boga? Niektórzy ludzie próbują stosować literę biblijną. Słowo Boże mówi, że litera zabija, duch ożywia. Wprowadzają do swoich domów, próbują tępić swoje żony, tępić swoich mężów, tępić swoje dzieci, tępić rodziców literą biblijną. Litera mówi o wymaganiach Boga, których człowiek nie był w stanie wykonać. Dopiero Chrystus przyszedł i wykonał całą wolę Bożą. Litera prowadzi nas prosto w ramienia Jezusa, więc zakończeniem zakonu jest Chrystus. Litera prowadzi nas prosto w życie, nowe życie. Ono pochodzi prosto z miłości, prosto z Boga. Amen.